nasze rodzime polskie cmentarze, bardzo różne. Chodzimy, jeździmy przy różnych okazjach, nie tylko przecież na Wszystkich Świętych albo w Dzień Zaduszny, więc wiemy, jakie są. Stare i nowe, duże i małe, takie jak ten zwany Jeruzalem, gdzie zawsze bez względu na pogodę i porę dnia można spotkać przechodniów, i takie gdzieś tam na horyzoncie ojczystych pól, gdzie nawet psa z kulawą nogą nie napotkasz, bo nikt już nie pamięta, kogo i kiedy tam pochowano. Położyli się tutaj przed nim, jakby to napisał Żeromski, snem nieprzespanym przybywa dzisiaj na wieczne pomieszkanie, bo i takie napisy nieraz na dawnych nagrobkach można spotkać. Profesor Marian Kapica, pogrzebowi towarzyszy wyjątkowo pogodny, upalny, letni dzień. Może babcie, które nas wychowywały, mówiły nam, że na taką piękną pogodę na pogrzeb jak u profesora, to trzeba sobie dobrze całym życiem w przódy zapracować i zasłużyć. Takie pogody na pogrzebach jak u profesora Kapicy za friko nie bywają. Jak Państwo myślą, może i nam, jak kiedy umrzemy latem, oczywiście nie wcześniej niż za jakieś 100 lat, przytrafi się taka pogoda na pogrzebie jak dzisiaj. Dobrze by było. Podkreślam nam wszystkim za wszystko, bo pogrzeb to zawsze dzieło tych, co na pogrzeb przyjdą czy przyjadą. Zasłane tu na ich ręce od niedzieli, kiedy to się stało, wyrazy współczucia, ale i takie bardzo wtedy potrzebne, mocne, stawiające rzeka do pionu słowa za waszą obecność i zasłuchanie w kaplicy cmentarnej i tu przy mogile, za przyniesione i przywiezione na pogrzeb ekstra piękne sierpniowe kwiaty, no i za to, co jak myślę na pogrzebach jest absolutnie najważniejsze, mianowicie za wodę jak najdłuższą o nim i o tych wszystkich z tego grobu pamięć. No bo zwykło się uważać, nie bez powodu, że ludzie żyją tak długo, jak długo są noszeni o tu i przypominani. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji i na pewno to życzenie familijne uszanujemy. Ceremonia żałobna dobiega końca, przed nami jeszcze tylko grudka ziemi. Mamy ją tu przygotowaną, tę ziemię raciborską w tym naczyniu ceremonialnym, a potem położymy kwiaty. Na pogrzebach, na których bywamy najczęściej, słyszało się kiedyś po łacinie memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris, co się tłumaczy: pamiętaj człowieku, żeś proch i w proch się obrócisz. Kto wie, może na przygrobie pana profesora Mariana Kapicy do tych uświęconych tradycją, a przypomnianych przeze mnie z najwyższym szacunkiem słów, warto by to pisać inne jeszcze, jakby bliższe uchu i sercu dzisiejszego słuchacza, dzisiejszego odbiorcy. Widziałem je na grobie urodzonego w Tarnowie, a pochowanego w Poznaniu, pisarza, poety, dramaturga, tłumacza wielu ksiąg biblijnych. Państwo się domyślają pewnie, że chodzi o Romana Brandstettera. W Poprzek Płyty pisze: powstaliśmy z miłości i w miłość się obrócimy. Amen. Terra, ziemia ziemi, bo popiół równa wszystkich. Wrzucamy mu też te jego kartki biograficzne, no bo gdzie, jak gdzie i kiedy, jak kiedy, ale na pogrzebach żywot człowieka zmarłego i jego dobre uczynki powinny mu towarzyszyć do bram wieczności. No i pogrzebową palmę, która gdzieś tam upadła pod którymś wieńcem. Justus ut palma florebit, komentuje psalmista, sprawiedliwy zakwitnie jak palma. Prosimy o muzykę. Proszę bardzo, podejdźmy. Jest łopatka, jest ręka.